Jaki jest fenomen idolek w Japonii? Podstawową zasadą idolek jest zakaz posiadania chłopaka. Idolki w Japonii wcale nie muszą ładnie śpiewać, muszą raczej trochę tańczyć, a z wyglądu nie powinny być idealne, tylko jak najbardziej naturalne, urocze i troszkę niezdarne. Po to, żeby ich fani mieli takie złudne uczucie, że są właśnie w relacji z tą idolką. Najpopularniejsza grupa J-popowa to AKB48. Muszę przyznać, że niestety K-pop wypada znacznie lepiej, ale w słuchawkach od SteelSeries nawet J-pop brzmi całkiem nieźle. Słuchawki z aktywną redukcją szumu, dźwiękiem przestrzennym i programowaniem sonar sprawią, że usłyszysz przeciwnika zanim go zobaczysz. Poza tym słuchawki są idealne nie tylko do gier, ale również do oglądania filmów czy słuchania muzyki. Klawiatury z przyciskami optycznymi działają o 33% szybciej niż inne. Myszki niesamowicie precyzyjne i średnio o 40% lżejsze od konkurencji. Biorąc to wszystko do kupy, zyskujecie naprawdę zauważalną różnicę nad swoimi przeciwnikami. Chętnie się podzielę z wami sprzętem, który otrzymałem. Więc jeśli chcecie wygrać słuchawki czy klawiatury, zaobserwujcie mój profil na Instagramie i osoby, które wyślą mi wiadomości prywatne najciekawszy pomysł na filmik, wygrają.